O, dzień doberek. Długo sobie już nie nagrywałem w tym życiu. Upłynął rok czasu już mi w Korei, odkąd tu przyleciałem. A przyleciałem tu tylko na 3 miesiące. I stało się, że po 3 miesiącach jestem tu rok czasu i wciąż tu jestem. Dzisiaj jadę sobie zobaczyć kwitnące wiśnie, bo tak naprawdę w tamtym roku nie mogłem pojechać zobaczyć ze względów covidowych. Był w ogóle rejon ten taki popularny tutaj w Korei, no kwitnące wiśnie, był totalnie zamknięty i nie można było tam jechać, tak? A poza tym byłem w ogóle w tym samym okresie, byłem na kwarantannie 2 tygodnie, także jak wyszedłem z kwarantanny, to już to było się kończyło. W tym roku w ogóle ten festiwal też jest odwołany tak naprawdę, ale już to miejsce nie jest takie zamknięte, żeby nie wolno było iść. Nie wiem, czy widać na kamerach. O, za mną kwitnące wiście. Dobra, chciałem pojechać zobaczyć, co tam się będzie działo. Taki to dzionek. O, postanowiłem sobie nagrać na pamiątkę, bo nie wiem, czy jeszcze tu będę rok, czy nie. Zobaczę, jak to będzie. Zobaczymy, co tu się będzie. W końcu dojechaliśmy na miejsce bardzo popularne, żeby sobie zrobić zdjęcie z wiśniami. Tak ono się nazywa. Niech sobie każdy przetłumaczy. O, troma ludzi. Jest bardzo popularne. Teraz ogólnie i tak jest zamknięte. Odwołane znaczy festiwal, bo jak widać jest otwarte. Normalnie tu jest full of ludzi, pełno. Jak widzimy, jest bardzo spokojnie dziś. O, dzieciaki ze szkoły. No, jeszcze tak nie zakwitły, jeszcze nie jest tak biało w ogóle. Fajnie to widać z tymi górami w ogóle. Tory. Jeszcze tak nie zakwitły w ogóle, jeszcze tak nie widać, żeby było super biało. Przynajmniej na kamerze tego tak. Ale jest pięknie, no. W tamtym roku mi się nie udało tutaj przyjechać, jakby sezon. To jest taki popularny pociąg na tle wiśni. Cały taki szereg to się tak ciągnie tam. Prost. I tutaj druga strona. O, taka miejscówka. Nie udało mi się przyjechać w tamtym roku. Było za późno. Teraz jesteśmy trochę wcześniej. Parę dni. No, ale też jest uroczo. Zaraz jeszcze się przyjdziemy tam dołem. Ścieżką wzdłuż kanału. Zobaczymy, jak to tam zakwitło. No, na kamerze tego po prostu nie widać. Jeszcze to nie jest to tak otwarte. Ale na żywo jest bardzo fajnie biało w ogóle. Z blisko wam pokażę. No, jak widać z bliska one są rozkwitły, są białe, tylko po prostu na słońcu, przez słońce jest tak widno, że tego nie widać. No, taka miejscówka, cały czas tutaj sobie wiśnie. No, szkoda, że jest wszystko tak zabronione, bo to by było dobre miejsce na basking. No ale niestety. O, słońce trochę przyciemnia, trochę za mocne słońce jest, nie widać tego, tak jak się spodziewałem, myślałem, że to będzie bardziej białe, no ale jest urocze, od groma ludzi jest, niestety trzeba maski nosić, ale na pełnym wypasie, fajnie, warto przyjechać w ogóle. Wielka szkoda, że nie widać to jeszcze tak dobrze. Myślałem, że będzie bardziej, bo wkoło naszego domu to one już bardzo rozkwitły, te wiśnie, jest bardzo tak biało, te kwiatki już są takie otwarte na maksa, a tutaj to są w połowie tak naprawdę. Jeszcze brakuje mi, że 2-3 dni
żeby to tak totalnie był, ale jest uroczo. O, i taki to spacerek w Świerdzisi, bardzo fajnie, Changwan, albo też można to nazwać jako Jinhe. A teraz na końcu tego spacerka, no ten spacer się nie kończy, ale na tej trasie tutaj widzimy wiśnie, się schodzi i coś takiego. O, markecik, także trzeba coś złapać. Może do zjedzenia, jakieś pączki, tanoty. Aha, kurleczki, jabłuszka, kwiatki. No ogólnie teraz jest festiwal odwołany, to nie ma tu ludzi. Jak widzicie, jest bardzo pusto i ten market tam się ciągnie, nie widać na kamerze. To jest bardzo długie, dalekie tak naprawdę. O, i tak to życie się toczy, rok czasu. Przyleciałem tu na 3 miesiące, żeby dalej polecieć po Azji, bo myślałem, że to wszystko jest takie czasowe, a po roku czasu mało się nie zmieniło. No moje życie się zmieniło w ogóle totalnie, zupełnie inne podejście do życia. Zobaczymy, jak długo tu jeszcze zostanę, jeszcze 2 miesiące na pewno. Korea, w ogóle tego się nie spodziewałem, że tak długo. O, muzyka gra. No, muzyczka gra tam za mną. Coś się dzieje. Takie. Co tu robić to? Ciekawe jak tam w Europie, zastanawiam się, co się wydarzyło. Tak naprawdę przez rok czasu, jak bardzo się zmieniło, czy nie. No dobra, muszę coś złapać do zjedzenia sobie. Okej, teraz czas się na spacer pod górkę, zobaczyć widok z góry, jak to wygląda. O, zobaczymy jak kondycja. Sowa prowadzi do góry. I tak wyglądają te schody. Wypas. Trzeba iść na samą górę tam. Nie ma co robić, to trzeba iść. Aha, teraz się dowiedziałem, że to jest góra zwana Sowią Górą, więc idziemy na szczyt Sowiej Góry. O, to też pewnie wygląda ładnie, jak to wszystko zakwitnie, bo teraz to się okazuje, że to są róże naokoło i wiśnie. Fajnie, że nie ma ludzi teraz. Pewnie tu jest bardzo ruchliwie, jak już zakwitną te wszystkie róże. No, jak widzimy, jakaś tam się pojawia. A tak, to są róże i wiśnie naokoło. No to fajnie, widzimy się na górze. No i cały czas spacer pod górkę, człowiek się zasapał. Tacy geniusze, że się okazało, że parking jest pod samą wieżą. Nie wiem jak tu jechaliśmy, nie znaleźliśmy tego parkingu, ale nieważne. O, tak to wygląda wieża. Idziemy zobaczyć, czy możemy wejść tam na górę, czy też nie. Jakie dekoracje, znajomego że mają. O, dobra, już prawie jesteśmy na samej górze. Zobaczymy, czy winda działa. Żeby wjechać, czy trzeba iść na piechotę. O, jesteśmy na górce. Jaki wypas. Aha, they make some new neighbor, fix the economics. Housing, no? Yes. No, budowla, nowe osiedle powstaje. Tam następne. Cały czas coś powstaje w tym kraju. Taki pas wiśni. Tutaj jest też, tak w kamerze nie widać. Jeszcze one tak nie rozkwitły na maksa. Tam jest też następny taki szary. Zobaczmy jak z drugiej strony. O, tutaj już słońce na maksa. Prawie nic nie widać. Kamerą. Coś widać pod te słońce. Nie wiem. Ogólnie widok śliczny. Fajnie tutaj jest. Ale bardzo małe mieścina, jak widać. To praktycznie wszystko. To jest stara jakaś wioska pod ten.
armię japońską, jaka tu była skrzyżowana. Marines, marynarze japońscy budowali to miasto w ogóle, a teraz się znajdujemy w ogóle na wieży zwanej Jinhan Tower. Wieża jako Arc de Triomphe japoński powinien być. O, tutaj takie wiśniowe wejście z wiśni. No, taka myślę, no, takie to miejsce na tle wioski Jinhan. Troszkę za wcześnie jeszcze 3 dni jesteśmy. Jeszcze one tak nie rozkwitły, tak jak obok. Bo tam, gdzie mieszkamy, to już te drzewa wiśnie to już normalnie rozkwitły. Już są białe, takie mocno. A tutaj jeszcze nie, tu jest trochę chłodniej, tu jeszcze potrzeba trochę czasu. Ale co zrobić, no takie życie. Trochę mi energii zabrakło, zabrał ten rok siedzenia i czekania nie wiadomo na co. Czy mam stąd jechać, czy nie, czy tak obostrzenia się skończą, czy się nie skończą, się dziwnie czuję po prostu mentalnie. Ale co zrobić, no takie życie, całkiem nieźle. Inne plany mam teraz w założeniu. Po prostu, żeby to może dłużej mi się uda zostać jeszcze w ogóle całkiem. Bo i tak myślę, że podróżowanie po Europie i po świecie już się takie skończyło swobodne jak kiedyś, że sobie bierzesz plecy, kupujesz bilet i jedziesz gdzie chcesz. Ale co za co. Nie jest tak źle. Wiosna przyszła, piękna pogoda, 20 stopni, słoneczko, elegancko. Zima się skończyła, to najważniejsze, następny rok, sezon. Tutaj ogólnie już, nie wiem, obostrzenia praktycznie, tu gdzie mieszkam, się wszystkie praktycznie skończyły. Trzeba tylko w maskach chodzić i to wszystko, tak to wszystko otwarte działa. Tylko, że no, festiwale, o, to odwoływane jakieś takie zgromadzenia. Chodzi mi o pootwierane wszystkie szkoły, czy restauracje i takie tam, ale co tam będę opowiadał. O, no, widok mi się podoba, fajnie. Fajnie wyjść w ogóle, że ta zima się skończyła, wiosna naszła, to zupełnie inne samopoczucie człowieka. Nie wiem, czy to tak widać, jak to wyglądało w 1920 roku. Tylko może tego nie widać, a teraz jak to wygląda. Uda mi się złapać, no ale dzięcio sobie robi. Jakie śliczne w ogóle. Na kamerze tego nie widać. Tak sobie krótkie wideo nagrałem. Dziwnie mi się nagrywa. Ogólnie miałem nagrywać, jak się podróżuje w ogóle. No, zepsuło mi to w ogóle cały ten content. Myślałem, że to zniknie całe to choróbsko. Po 3 miesiącach świat wróci do normy. Wciąż będzie można podróżować elegancko, ale to już się zakończyły te czasy. Już nigdy chyba nie będzie tak fajnie i przyjemnie jak było. Teraz będzie wszystko inne, dziwne, niestety. Więc też mi się jakoś nagrywać nie chciało. Nie miałem samopoczucia na to, w ogóle jakoś weny mi brakowało. Ale teraz wiosna przyszła, to sobie jeszcze ponagrywam coś na pamiątkę z tej Korei, bo mam zamiar drugą stronę Korei jeszcze zwiedzić. Mam 2 miesiące jeszcze wizy. Nie wiem, czy dalej mi się uda przedłużyć, czy nie. To się okaże, więc sobie ponagrywam jeszcze parę rzeczy, gdzie jeszcze nie byłem, a w niektórych miejscach już byłem. I tyle. I tyle sobie na dziś. Pamiątka będzie. Zobaczymy, co dalej będzie. Czy będzie można podróżować, czy nie będzie. Tak na razie się żyje w Korei. To na tyle. Mam kolejnego roku z Korei. Nie wiem, chaotycznie mówię, bo w ogóle się czuję jakoś tak dziwnie chaotycznie. Muszę jakby od początku jeszcze raz znowu wszystko się przyzwyczaić do nagrywania kamerą. No, dobra. No i dobra, a teraz na sam koniec trzeba zjeść jakąś kolację, pochodzone, pospacerowane, zobaczone. Pewnie jeszcze tam wrócę sobie jeszcze raz, bo dzisiaj też słońce trochę zabiło ten kolor białej kwiatów. Trzeba może tam pojechać w ogóle już jak to słońce trochę opadnie, wiecie,
bardziej przejrzyście to widać. I jeszcze tam w jednym miejscu nie byłem, bo już nam się nie chciało. A teraz czas na kolację. Jak przyjedzie kolacja, to zobaczymy. Zobaczymy, co wjedzie. No to taki widok. Czekając na kolację. Z takim widokiem. To jest nasza restauracja, tam jest pełno, nie można wsiadać. Siedzimy tu. Dalej nie nagrywam po moje prawe, bo tam są ludzie. Tyle, zobaczymy, co tu wjedzie. Chińszczyzna jakaś w Korei, zobaczymy, czy się opłaca, czy nie. No i wjeżdża starter. Zobaczymy, co to w ogóle podatku. Tak wjeżdża starter chińskiej restauracji. Teraz wjeżdża drugi. Po starterze drugi starter, nie wiem jak to nazwać, bo to jest cały set menu, ale przynoszą tak po talerzykach. Trochę do dupy to jest zrobione w ogóle. Zamiast wszystko przynieść na stół, żeby było, to tak. No, to tak noszą, po kawałku, przynoszą, trzeba siedzieć, czekać w ogóle, nie wiem co to za jakiś serwis, niby taka restauracja, ekskluzyw, nie chcę nagrywać tutaj, bo tutaj za dużo ludzi jest koło nas, ale jakoś to średnio mi się podoba, zobaczymy, i tak. O, i następny talerzyk wjechał. No i tak przynoszą po talerzyka w ogóle, zamiast przynieść to wszystko na stół za jednym zamachem, całe to menu. Tak jedno po drugie, ani nie ma tu ryżu, ani jakiegoś chleba, same jakieś sos jest to. Jakoś mi nie idzie, nie wiem. Ale nie ma co narzekać. No dobra. Następny talerzyk przyjechał z kurczaczkiem jakimś. No i przyjeżdża końcóweczka, to jakiś chleb, to jakiś sosik. Tak. To jest jakaś zupka, tak to mniej więcej wygląda. No i jeszcze są nudle, czarne nudle, pikantne i jeszcze deserek. Teraz to już jest wszystko na stole. Więc ucztę trzeba zakończyć i ten nagrywanie trzeba też zakończyć. Było super, było świetnie, jest smacznie, więc no, widoku już praktycznie nie widać. Odbija szyba po prostu. No i tyle. Zobaczycie, no, kiedy nagram następny.